nastroje po pierwszej połowie raczej dobre, a po ostatnim gwizdku chyba niekoniecznie. No, pan ma rację, ten mecz miał dwie twarze. W pierwszej połowie mieście, czyli w drugiej połowie Zagłębia. Co k temu powiedzieć? No, ciężko mi się coś mówi po takim meczu, no, ale taka jest piłka. No. Skąd aż taka duża różnica w waszej grze pomiędzy jedną a drugą połową? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć, czy się uspokoiliśmy, albo coś tam szukać innego, ale my pokazaliśmy, że gramy piękną piłkę. Pierwsze połowę to pokazuje zupełnie tam. No i z drugiej, nie wiem, ci brak koncentracji, nie wiem, ciężko mi się domyślić. A się brakowało w twoim też przypadku? Bo chyba chciałeś zejść z boiska, ale już wszystkie zmiany były na tej stronie. No tak, ja miałem tam problemy, ale potem jakoś się tu ustawiło, bo nie wiem, czy to było takie chwilowe, ale ten mecz, no jak mówię, ciężko mi go ocenić całkowicie. A jak się czujesz fizycznie? No bo trener powiedział na konferencji, że wróciłeś podmęczony z kadry, że zagrałeś już dużo meczów i że już trochę to widać po tobie. Ciężko mi powiedzieć, no mecze są raz taki, no w jednym meczu macie te siły, bo inaczej się otwiera, inaczej się kończy ten mecz, a w drugim meczu jest tak, że jak musicie biegać i musicie walczyć na tym boisku, to też jest zupełnie inaczej. No, jak powiedziałem, nie każdy mecz jest taki sam. Z remisu na pewno się nie cieszycie, ale twoja asysta chyba jedna z ciekawszych akcji w twoim wykonaniu i w ogóle w Ekstraklasie w tym sezonie, tak? Czy mogę, no oczywiście się cieszy asysta, ale bardziej by cieszyło zwycięstwo, ale takich akcji powinien robić więcej, nie tylko jedną na mecz, dwie, no jak powiedziałem, bardziej by cieszyło zwycięstwo. W pierwszej połowie tych akcji było więcej niż jedna, dwie. Taki lekki koncert. No ale co z tego, że koncert może był, ale jak ten mecz się skończył remisem, no. Ale nie mamy na co puszczać głowy w dół, no, mamy 18 punktów. Na ten moment jesteśmy liderami, patrzymy na siebie i kolejne spotkanie już mamy we wtorek, Puchar Polski, no a już musimy się przygotować do tego meczu. A poczuliście się już z Arturem Sobiechem? Już się zgraliście? No bo to, co graliście w pierwszej połowie, wyglądało jakbyście grali 10 lat ze sobą. Nie, no wiem, co mogę oczekiwać od Artura, wiem jaki jest napastnik doświadczony, grał w Bundeslidze, grał tam w Niemczech, no. Wiem, co mogę z nim grać i próbujemy to grać w pierwszej połowie, jak najbardziej to wychodziło, może mogę powiedzieć 85% tych akcji, no i w drugiej połowie już nie wiem, czy zabrakło się, ale ciężko mi to ocenić. Dzięki.